Zrozumiałem, Park. Zostań na łączach. Niech Mason i Adler czuwają. Do roboty. Baza jest tuż za wzniesieniem. Wchodzicie, zbieracie dane i znikacie. Cholera, Park. Chciałem tu trochę zostać. Zwiedzić gułag. Pozwiedzasz sobie, jak się dowiemy, co planuje Perseus. Co za miejsce? Ruscy mogli schować w środku wszystko. Zrób zdjęcie. W bazie będą chcieli to zobaczyć. Dobra. Pora na brudną robotę. Widzę strażników. Wysoko i nisko. Wybierz cel. Strzelaj bez rozkazu. Jeszcze dwóch przy pojeździe. Rdzewiejesz. Idź przodem i zejdź zboczem. Fotografuj wszystko, co może się przydać. Mapy, schematy, co tam znajdziesz. Przeszukaj tę stróżówkę. Чисто. Нужно подкрепление. Усланям тебе. Курва, спешащий патруль. Бель, знаешь дорогу до środka. Зараз będę. Что? Замечен враг. Wejście do głównego budynku. Ja pójdę za tobą i wyłączę alarm. Jest cicho. Mnie нужно подкрепление. Osłaniam cię. Kurwa, zbliża się patrol. Bel, znajdź drogę do środka. Zaraz będę. Jest cicho.
posiedzą cicho, ale Woods wciąż się nie odzywa. Trzymaj się planu i właź do środka. Nie ma za co. To chyba twoje. Tak, udało nam się wejść. Ale nie mamy zbyt wiele czasu. No to ruchy. Nie będę się z tym spierać. Strażnicy na dole. Zejdę niżej i zaatakuję na twój sygnał. Dobra, gotowy. Все чисто. Твоя форма это просто позор. Да, момент. Главное, не попадайся на глаза капитану. Он других за меньшие поступки на губах. Чекам на тебе. Это не урифма. Я пробью постороннего. Чисто, идёмы. Za tymi drzwiami może być z 1000 ruskich. Osłaniaj mnie. Ani kurwa słowa, Bel. Co to do diabła za miejsce? To ośrodek szkoleniowy specnazu. Zrobili go na wzór typowego amerykańskiego miasteczka. Zrób temu zdjęcie, Bel. Zaczynają bojowe uczenia! Kurwa, zaczynają! Kurwa, ruchy! Jak chcą mieć ćwiczenia z ostrą amunicją, to niech mają. Выдвигаюсь! Я выдвигаюсь! Идон ту! Зобачу нас и не зачнемы стрелять! Это не учение! Граната пошла! Ищи укрытие! В руку!
на дахах! Winda prowadzi prosto do wieży kontrolnej. Ruchy do windy! Granat! Prowadzi prosto do wieży kontrolnej. Granat! Prowadzi prosto do wieży kontrolnej. Ruchy do windy! Granat!
Ta winda prowadzi prosto do wieży kontrolnej. Granat! Złapaliśmy się na jakieś ćwiczenia strzeleckie. Wszędzie pełno ruskich. Szukamy informacji. O mordę. Mason i Adler czekają z eksfiltracją. Brzmi jakby była zła. Dobrze myślę? Ruchy! Wygląda jak centrum dowodzenia. Chodź. Bingo. To ich centrala. Zobaczmy, co knują Ruscy. Bell, siadaj do terminala i poszukaj czegoś. Witamy w Radzieckim Ludowym Archiwum Analiz Wojennych. Dzienne raporty KGB. Stamtąd wzbroniony. Nudy. Co jeszcze tu mają? Statystyki taktyczne walki miejskiej. Stempel wzbroniony. To pierdoły. Szukaj dalej. Operacja Greenlight. Stempel wzbroniony. Bell, co to kurwa jest operacja Greenlight? Bell, włamiesz się do tego? No jasne, że jest hasło. Rozejrzyj się. Ruscy nie są tacy sprytni. Może znajdziesz je na biurku. To pewnie urodziny czyjegoś bachora. Nieźle. Potwierdziło się. Atomówka przemycona z Berlina to część Greenlight. Jest nasza. Jeśli to wyjdzie na jaw. Na pewno jesteś ze mną, Hudson. Opracowaliśmy strategię. Piłka jest w grze. Cóż, jeśli nasz obiekt pozna prawdę... Teraz boi się pan o prawdę? Obawiam się o kontrolę nad obiektem. Jeśli nie będziemy go w stanie kontrolować, pozbędziemy się go. Koniec. Biorę kopię! To bez sensu. Perseus zinfiltrował program atomowy CIA. O nazwie Operacja Greenlight. Program Hudsona! Kradziona atomówka jest amerykańska. A jebany Hudson o tym wiedział. Wniemanie! Wniemanie! Kurwa! Zbieramy się! No kurwa, nie wierzę. Park! Zgłoś się! Park! Hudson nas okłamał! Skurwysyn nas okłamał! O czym ty mówisz? Mówię o Greenlight. O to chodzi Perseusowi, a Hudson jest w tym umoczony po uszy. Łotr, przerywa! Wynoście się tam! Kurwa! Ten transporter nas rozpa... Chować się za to. Mówię o Greenlight. O to chodzi Perseusowi, a Hudson jest w tym umoczony po uszy. Łotr, przerywa! Wynoście się stamtąd! Chyba się do pana
Światło! Granat! Przed nami! Próbują nas odciąć! Naprawdę kijowo. Upewnij się, że Adler i Mason czekają w punkcie eksfiltracji. Musimy dotrzeć do tego wyjścia. Te chuje blokują wyjście. Musimy się przebić. Nie dajmy ich wyjeżdżać. Celuj w głowę! Dostał! Ruszam się! Osłaniaj mnie! Thank you.
co? Thank you.
Trzymaj się, Bell! Bell, ten skurwiel flankuje od dalej! Do diabła! To się nazywa miejska rewitalizacja, trupki! Jebać go! Strzelaj dalej! Proszę do wyjścia! Umarliby, gdyby postawili tu jakieś znaki drogowe? Tam! Widzę wyjście! Trzymaj się! Skup ogi na tych transporterach! Daję gaz do dekry! O tak! Łódź, Bell? Co z wami? Zbierz wszystkich, Park! Całą ekipę! Ten kuta z Harszą będzie się gęsto tłumaczył! Tak, ser, robi się. Wiedziałeś, że to atomówka z Greenland! Nic nie powiedziałeś! Co jeszcze ukrywasz? Może wytłukasz z ciebie prawdę? Lepiej to przemyśl, Woods. Uspokójcie się obaj. Pyskówki i groźby nie pomogą nam złapać Perseusa. Czemu nie powiedziałeś, że to nasza głowica? Mieliśmy sprzątnąć jego bajzel. Bydlak okłamywał nas od początku. Nie kłamałem. Zataiłem szczegóły. W tym jesteś najlepszy, co, Hudson? W manipulowaniu, sprzedawaniu własnej wersji prawdy. Prawda jest względna. Liczy się to, komu wierzysz. Adler coś o tym wie. Prawda, raz? Operacja Greenlight. Co to? Gadaj wszystko. W 58 trwał wyścig zbrojeń. Eisenhower uważał, że jeśli Ruscy ruszą na Europę, to ich nie powstrzymamy na czas. Wdrożono operację Greenlight. Tajny program, w którym umieszczono głowicę w każdym dużym europejskim mieście. Ostateczne rozwiązanie na wypadek sowieckiej inwazji. W 1974 podmieniono je na głowice neutronowe. Wyeliminują one personel, nie uszkadzając infrastruktury. Wyparowałyby tysiące ludzi. A ty pieprzysz o infrastrukturze! To ma być cywilizowane. Zabijamy ludzi, ale nie niszczymy budynków. Próbujemy ocalić nasz styl życia. Od kiedy wiesz o zaginionej głowicy? Jedna z tych głowic zniknęła 8 tygodni temu. Podejrzewaliśmy Perseusa, ale potwierdziliście to dopiero zdjęciami z Berlina Wschodniego. Więc zaginęła amerykańska głowica. A kiedy Perseus ją odpali, Stany Zjednoczone staną się światowym wrogiem numer jeden. Nie byłoby problemu, gdybyś zrobił swoje i zabił Perseusa w Wietnamie. Hudson, uważaj. Drugi raz go nie zatrzymam. Musimy wiedzieć, co Perseus zrobi z tą atomówką. Park, jest coś w wydrukach, które bez Woodsem wynieśli z bazy? Jest wzmianka o wykopaliskach prowadzonych na Uralu. Jamantau. Nasza wtyka w KGB potwierdziła, że trwają tam prace. Jamantau. Myślałem, że Hudson i Weaver zniszczyli to miejsce. Tak było. Perseus chce wydobyć główny komputer. Dragowicz i Steiner pewnie zostawili tam jakiś cenny szajs. Steiner. Myśli Woodsa i mnie. Nie możemy tego spieprzyć. Jesteś zbyt blisko sprawy, Mason. Pieprzysz. Wiesz, że jestem najlepszy do tej roboty. To moja decyzja. Mason, Woods, zajmiecie się tym. Znajdźcie główny komputer przed Perseusem. Uruchomię wtykę w KGB Belikowo. Zapewni nam transport. Nie zdziwię się, jak sam będzie chciał pilotować. Czegokolwiek Perseus szuka na Jamanto, chcę to mieć. Pierwszy budynek jest tuż za tym wzniesieniem.
Dzięki, Dmitry. Damy ci sygnał, kiedy znajdziemy komputer. Woods, wiecie, co KGB robi z podwójnymi agentami? Nie? Da. Dla takiej drużyny niemal warto stanąć przed plutonem egzekucyjnym. Paliwa mam tylko na godzinę. Sprężcie się albo wracacie sami. Ruszajmy się, Mason. To jest nasza wtyka? Nie daj się zwieść zapachowi wódki i kawioru. Dmitry zna się na robocie. Wie, jakie trupy ruscy trzymają w szafie. Ba, połowa to jego robota. Uwaga! Zwiadowcy na wzniesieniu. Lepiej ich zdejmijmy, póki są daleko. Dobra robota. Szlach. Nie wygląda za solidnie, ale skoro Ruscy dawali radę... Ruszaj przodem. Bułka z masłem. Oto i stara stacja satelitarna. Wygląda, jakby zaraz miała się zawalić. Dobry strzał. Widzisz więcej wrogów? Nie zatrzymujmy się. Snajperów. Nie daj się zauważyć. Głowa nisko. Nie zdradzaj pozycji. Czysty strzał. Granat! Nie nużna podkrypienie! Pasuje. To i stara stacja satelitarna. Wygląda, jakby zaraz miała się zawalić. Nie zatrzymujmy się. Dobry strzał. Masz więcej wrogów? Snajperów. Nie daj się zauważyć. Głowa nisko. Nie zdradzaj pozycji.
czysty strzał. Głównego komputera przy wykopie siódmym. Lepiej się pośpieszmy. Kurwa, potrzebuję osłony! Tym razem zjeżdżasz pierwszy. Widzę tu jakiś tunel. Musisz znaleźć inne wejście. Przyjąłem. Bądź tu. Woods. Świetnie. Od kuszy. Все чисто. Это место было заброшено после схода лавины. Я слышал, что при раскопках были найдены тела с пулевыми ранениями. Ты что? Хочешь сказать, что наше начальство скоро вражескую атаку на советской земле? Я люблю случай. Нам пора идти. Я боюсь заблудиться и замьешь нас насмерть. Слушаю твои идиотские байки. Давай уже закругляться с обходом. Нужно проверить! Мне нужно точно снять!
idzie! Musisz być blisko. Ciekawe, co otwiera. Aż dziwne, że nie zleciał się tu cały Związek Radziecki. Takiego narobiłeś rabanu. Nie próżnowałeś. Za co mi płacą? Tutaj, wodzu. Widzisz jakieś wykopy? Zgodnie z tą mapą powinieneś obrócić o kilka stopni w lewo. Bardziej na północ. Mam przeczucie, że Ruscy nie przyszli tu tylko po komputer. Steiner pracował nad całym mnóstwem dziwactw. Nowa 6 była zaledwie czubkiem góry lodowej. Dźwig stoi tam, gdzie na mapie zaznaczony jest wykop. W zachodniej części bazy stoi duży dźwig. Przygotuj wciągarkę. Jak to wciągarkę? Coś przerywa! Bez odbioru! Ha! Oni mają dźwig, my mamy śmigłowiec! Też posteronie!
prostej! Cholera, kryj się! Any of